Rozmowa dnia. Przemysław Szybartowicz i nasz gość. Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej. Witam serdecznie. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wczoraj zespół, właściwie Maciej Lasek i jego zespół, przypomnieli o tym, co było tak naprawdę przyczyną katastrofy smoleńskiej. Według tego zespołu to były błędy popełnione przez załogę, ale także inne błędy i zaniedbania popełnione w latach wcześniejszych. I tutaj zostało sporo wymienionych spraw, niewłaściwe instrukcje, nadzór, szkolenia, treningi, obciążenie 36. Specjalnego Pułku. I tak się zastanawiam, jakie wnioski dzisiaj pan jako minister obrony narodowej, poza tym, co już zrobiono, wyciąga pan na przyszłość z takich przypomnień i z tej sprawy? Myślę, że to przypomnienie jest dobre, bo pokazuje też, jaką drogę przeszliśmy w wojsku, w siłach powietrznych od czasu katastrofy smoleńskiej. Chcę powiedzieć, że 2 lata temu, zaraz po objęciu funkcji ministra obrony narodowej, to było kilka dni po publikacji raportu komisji ministra Jerzego Millera, został przyjęty plan wdrażania wniosków, został wyznaczony przeze mnie pełnomocnik w randze sekretarza stanu w ministerstwie i 1,5 roku ciężkiej pracy sprawiło, że wszystkie zalecenia komisji zostały wdrożone. System bezpieczeństwa lotów, szkolenia pilotów uległ radykalnej przebudowie i oczywiście podstawą do tego były te bardzo negatywne czy tragiczne doświadczenia, które zaowocowały takimi błędami, które zostały wczoraj przypomniane. Wydaje mi się, że siły powietrzne są dzisiaj w zupełnie innym miejscu, zupełnie inną wagę się przykłada do procedur, do bezpieczeństwa i rzeczywiście i sami piloci, i dowódcy te 2 lata oceniają jako lata ciężkiej pracy, żeby to wszystko się zmieniło, żeby takie rzeczy się nie mogły powtórzyć. I teraz jest tak, że rzeczywiście przygotowuje się lepiej lotniska, sprawdza się znajomość języka obcego przez pilota, analizuje się lot, który ma nastąpić. Jest inny system szkoleń? Jestem o tym przekonany. Bardzo się tym kierownictwo ministerstwa i osobiście interesujemy. Sprawdzamy, jak to wygląda i muszę powiedzieć, że także i czasami jako ta osoba, która korzysta z samolotów wojskowych, widzę, jaką wagę się przykłada do procedur i jeżeli coś jest nie tak, nie ma znaczenia, czy leci minister, czy jakaś ważna osoba, wszystko musi być w zgodzie z procedurami. Panie ministrze, a nie martwi pana to, że realizacja programu zakupu samolotów dla władz państwowych nastąpi, właściwie tak mówi prezydent Bronisław Komorowski, powinna nastąpić po wyborach w 2015 roku? To jest tak, że zwlekaliśmy już tak długo, to możemy jeszcze chwilę poczekać? Nie można od razu zacząć? Ta procedura zakupu, procedura przetargowa musi potrwać. To nie jest tylko zakup taki, że się jedzie na salon lotniczy i kupuje samolot. To jest wszystko bardziej skomplikowane. Uważam, że prezydent Bronisław Komorowski bardzo dobrze tę sprawę postawił. Uznał, że aby ta sprawa nie budziła emocji, powinno być tak, że procedura trwa przed wyborami, a sam zakup i fizyczna dostawa samolotów następuje po wyborach, żeby nie stworzyć wrażenia, że ktoś teraz coś robi dla siebie i nie budzić zbędnych społecznych emocji. Ale z drugiej strony tam właśnie być może pojawia się taki polityczny element, że żadna władza nie chce o tym mówić, bo to jest dużo pieniędzy i wszyscy tak naprawdę odkładali to dlatego, że trzeba byłoby wydać pieniądze i wyborca nie byłby zadowolony. A tutaj chodzi jednak o coś innego, o bezpieczeństwo. Sądzę, że doszliśmy do takiego momentu, że wszyscy uznali, że należy tę sprawę załatwić. Odbyły się konsultacje, które prowadził prezydent, rozmawiała o tym Rada Bezpieczeństwa Narodowego i sądzę, że ta perspektywa 2,5 roku na przeprowadzenie tej sprawy jest perspektywą, która dobrze godzi i kalendarz polityczny, i ten kalendarz formalny w tej sprawie. I zgadza się pan z prezydentem, że nie może być tak, jak jest dzisiaj, że samoloty, które są używane przez władze państwa polskiego, mają status samolotu cywilnego, a jeszcze na dodatek zbliża się prywatyzacja lotu, jak słyszę, więc nie wchodzi w grę w związku z tym skorzystanie przez te samoloty z lotnisk wojskowych. No tu kilka tematów pan poruszył, które są tematami dość szczegółowymi, no bo jasne jest, że można je uregulować
inaczej, tak jak kwestie lądowania samolotów cywilnych na lotniskach wojskowych, to w całym świecie się zdarza, u nas proponujemy nowelizację, która to umożliwi. Myślę, że oczywiście prezydent ma rację, sprawę trzeba kompleksowo uregulować. W tej sprawie też jest mnóstwo szczegółów formalnych, potencjalnych zmian przepisów. Tym wszystkim się zajmujemy. Panie ministrze, bo sprawa katastrofy smoleńskiej, tego o czym mówi zespół Laska, to kiedy będą samoloty, to w jakimś sensie wpisuje się zapewne w taką filozofię zmian, modernizacji, sposobu, także zmian sposobu myślenia na temat armii. Czy ta kwestia zmiany modelu, tego o czym teraz się mówi, że trzeba zmienić filozofię, to jest taki projekt długofalowy, który rzeczywiście doprowadzi także do zmiany mentalności w armii, w samej armii? Oczywiście na pewno jest tak, że ten czynnik ludzki, to jak podchodzą żołnierze, czy w tym przypadku piloci, na sam koniec okazuje się decydujący, bo to są ich codzienne decyzje w różnych sprawach. Ja sądzę, że dokonała się w naszych siłach zbrojnych przez ostatnie lata wielka zmiana, jeśli chodzi o podejście i mentalność. Tutaj, jeśli chodzi o całe siły zbrojne, decydujące znaczenie przypisuje wejściu do NATO, a potem naszej aktywnej obecności w misjach w Iraku i w Afganistanie, przez które kilkanaście tysięcy żołnierzy przeszło. Nie ma w tym momencie wyższego dowódcy w Wojsku Polskim, który by nie służył w Iraku czy w Afganistanie, nie miał takiego doświadczenia. Jeśli chodzi o siły powietrzne, widzę zasadniczy czynnik, no poza tą naszą pracą przez ostatnie dwa lata nad wdrażaniem wniosków z raportu Komisji Jerzego Millera, też w tym, że mamy nowoczesne samoloty F-16, CASA, piloci zostali przeszkoleni, całe załogi za granicą i to już jest inna kultura służby, inna kultura przestrzegania procedur niż to było wcześniej, więc myślę, że tutaj te i zmiany pokoleniowe oczywiście też powodują, że nasz żołnierz czy nasz pilot to jest zupełnie inny żołnierz, inny pilot niż jeszcze 15 czy 20 lat temu. Eksperci podkreślają, że oczywiście lotnictwo mamy w lepszym stanie niż inne dziedziny armii, ale to także pokazuje, że trzeba wydać dużo pieniędzy, żeby to było nowoczesne. Na przykład czołgi to już jest poważniejszy problem według tych, którzy obserwują te przemiany. Pytanie jest takie, czy pan ma taką wizję zmian w armii, która polega na tym, żeby było jeszcze więcej pieniędzy i radykalna modernizacja tego, co jest, czy też łagodne i spokojne zmiany, które doprowadzą kiedyś do tego, że będziemy mieli armię nowoczesną? Nie ma w takich sprawach jak wojsko możliwości jakichś szybkich, błyskawicznych ruchów, że coś w ciągu kilku miesięcy się załatwi. Zawsze to są procesy długofalowe. Mamy przyjęty pod koniec ubiegłego roku plan modernizacji sił zbrojnych aż do roku 2022 i go realizujemy. Myślę, że te środki, które zostały tam zapisane, te środki, które wynikają z takiego planowania budżetu czy przewidywań budżetowych na najbliższe lata, są środkami wystarczającymi do tej radykalnej modernizacji, o której pan wspomniał. Mamy określone... program Tytan? Program jest Tytan, jednym... który pokazuje, że polski żołnierz, tak przynajmniej jest to komentowane, będzie jak Bond. No, to są takie medialne doniesienia i efektowne przymiotniki. Chodzi oczywiście o najnowocześniejsze uzbrojenie, o to, żeby polski żołnierz miał po prostu w swoim zasobie takie... To jest jeden z wielu ważnych programów, których realizację podjęliśmy i sądzę, że będzie zrealizowany, bo jest to jeden z takich elementów wyposażenie, indywidualne wyposażenie żołnierza, środki łączności, środki dowodzenia, które są no, kluczowym elementem dla sił zbrojnych. Ale wśród priorytetów mamy system obrony powietrznej, dużo o tym było mowy, mamy mobilność wojsk, tutaj jesteśmy w trakcie procedury przetargu na śmigłowce wielozadaniowe, mamy systemy informacyjne, czyli to wszystko, co się wiąże z cyberobroną, z łącznością. Także program Tytan, o którym pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, jest jednym z kilkunastu ważnych programów, które podejmujemy, żeby modernizować naszą armię. Panie ministrze, a Narodowe Centrum Kryptologii, czy to też jest element tych zmian? Czy to też jest instytucja, która jest niezbędnie potrzebna? Jestem o tym absolutnie przekonany i wydaje mi się, że
tutaj różne komentarze, które towarzyszyły powstaniu temu centrum, gdy tylko przekazywaliśmy rzetelnie, że chodzi o polski system szyfrowania, natychmiast popierały tę ideę. Dzisiaj wszystkie systemy w siłach zbrojnych opierają się na informatyce, a bezpieczeństwo informatyki opiera się na tym, żeby umieć dane szyfrować i w sposób bezpieczny je przekazywać. Każde państwo to robi. Każde państwo to robi w układzie narodowym, starając się chronić swoje tajemnice. Po to Narodowe Centrum Kryptologii. Mamy wielką tradycję. Enigma przed wojną, to wszyscy wiemy, uczymy się o tym w szkole. Natomiast mamy lata zaniedbań w tym względzie. I Narodowe Centrum Kryptologii, powołane przeze mnie kilkanaście tygodni temu, chce być taką lokomotywą, która nadrobi stracony czas, która zgromadzi najlepszych fachowców w Polsce w tej dziedzinie. To dopiero dzieła tego, czy wyniki działań tego centrum pozwolą być spokojnym o taki system jak obrona powietrzna, jak nasza informatyka służąca bezpieczeństwu państwa, więc jestem absolutnie przekonany i nadaję taki pilny priorytet temu zadaniu. A w kontekście także tego myśli pan o sprawie Edwarda Snowdena czasami, jeśli chodzi o to, że oczywiście polskie władze mówią o tym, że nie ma mowy o tym, aby udzielić tutaj azylu, ale jest coś szczególnego w tej sytuacji, że pracownik tajnych służb ujawnia praktyki, które są niedozwolone prawem, a później zostaje ulokowany w całym systemie politycznym jako wróg. Myśli pan, że w Polsce taki Edward Snowden mógłby się pojawić? No, trudno mi tutaj wyrokować. Mamy zaufanie do ludzi, którzy zajmują się naszymi tajemnicami w służbach. Są oni bardzo starannie sprawdzani. Natomiast nigdy nie ma tak doskonałego systemu, żeby się uchronić przed tym, że ktoś okaże słabość, czy ktoś, tak jak w przypadku Edwarda Snowdena, zdradzi tajemnicę. Wydaje mi się, że kluczem do odpowiedzi jest właśnie bezpieczeństwo własnej łączności i takie procedury, które minimalizują takie ryzyko, że jedna osoba może narobić ogromnych strat, też i takich strat wizerunkowych. Panie ministrze, ostatnio premier Tajlandii gościła w Polsce, która jest jednocześnie ministrem obrony. Pan pisał na Twitterze o tym, że możliwa jest współpraca wojskowa. Zastanawiam się, jakiego typu? Rozmawialiśmy na ten temat wczoraj i pani premier Tajlandii, która od kilku dni jednocześnie pełni obowiązki ministra obrony, była bardzo dobrze przygotowana do rozmowy na tematy obronne. Umówiliśmy się na to, że w ciągu kilku miesięcy powstanie umowa o współpracy obronnej naszych państw. Tutaj taka współpraca wojskowa w czystym rozumieniu to wizyty, wymiana kadr, wymiana doświadczeń, wspólne ćwiczenia, ale nie ukrywam, że też bardzo jesteśmy zainteresowani możliwością eksportu naszego uzbrojenia. Dzisiaj Azja, w tym Tajlandia, to jest ten region świata, który importuje najwięcej broni. I w tej chwili także nasze firmy uczestniczą w różnych postępowaniach przetargowych w Tajlandii. Wydaje się, że to wsparcie polityczne, a od pani premier otrzymałem zaproszenie do wizyty jeszcze w tym roku w Tajlandii, bardzo pomaga. Wszyscy starają się swój przemysł obronny popierać, a pierwszym pytaniem zawsze jest to potencjalnego zakupującego, czy armia w danym kraju tego używa i co na ten temat sądzi. Tu wojskowi mają bardzo dobry kontakt z innymi wojskowymi, więc wydaje mi się, że tutaj dla naszego przemysłu ten kierunek azjatycki, zresztą od lat aktywnie, z różnym powodzeniem oczywiście, eksplorowany, jest kierunkiem przyszłościowym. Mała jest szansa, że my sprzedamy naszą broń Stanom Zjednoczonym czy Francji. Duża, że właśnie w takich krajach afrykańskich, azjatyckich, i stąd bardzo wysoko oceniam tę wczorajszą rozmowę i wolę pani premier Tajlandii i minister obrony przy okazji do tego, żeby z nami na te tematy rozmawiać. Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polski żołnierz będzie jak Bond, ale to chciałem dopytać, panie ministrze, to miałby być Bond w stylu Seana Connery, Rogera Moore'a czy Daniela Craiga? Na pewno to będzie James Bond i myślę, że to będzie taki stary, dobry Bond. Raczej nie taki, bym powiedział, depresyjny Bond, jak z ostatniego odcinka. To może Sean Connery to będzie. Jeszcze był Timothy Dalton. Tak, ale on przez chwilę tylko. Ja bym proponował jednak, żeby taki jak Daniel Craig, bo on się nie cacka, tylko
sam pan rozumie. A pańskim zdaniem Sean Connery się cackał? No nie, a zresztą może tak, rzeczywiście, niech będzie Sean Connery, bo on ma jeszcze z przodu 7:30.